próbę z milicją ze Skobieszyna. 17 dziur siekiera i 46 bagnetem. Hadamian, syn Agrostajana Hadama, urodziłem się 4 października 1943 roku. W Szprówce, gmina Skobieszyn. Początków nie mogę wiele powiedzieć, bo tam do ojca przychodzili znajomi w tego, ale to nie byłem wtajemniczany. Dopiero 13 grudnia 50 roku, około godziny 6, przyszła sąsiadka i powiedziała, że jest obława, że idzie wojsko. Ojciec bał się, spodziewał się aresztowania i oddali się z domu. Ale to już była bliska odległość od tego, od wojska przybyciem do domu. Jeden go zauważył, żołnierzy, ułożył ustawy RKM na takich nóżkach, to RKM chyba był, na nóżkach ustawił i był ojca wtedy zabił. I matka podskoczyła do niego, mówi, nie strzelaj, mówiłaby wczoraj w mieście, w Skobieszynie. No i tego zagapiła go, a ojciec w tym czasie za wzniesienie i poszedł. Ale to UB i wojsko i milicji nie zadowolniało. Jak ojca nie aresztowali, ojciec uciekł, zaczął się ukrywać. Zaczęli nawiedzać nasz dom. Przyjeżdżali minimum 2-3 razy w tygodniu. Robili co mogli. Ale nic aresztować nie mogli, ojca nie złapali. W połowie sierpnia przyjechało znów z wojska BW. I zaczęli przeszukania w domu. Pierwsze poszedł, jedliśmy tutaj w porze obiadowej. Jakiś tam obiad jedliśmy, no to pierwsze poszedł stół, przewrócili stół. Koniec jedzenia. Za siekierę wziął. Zbóż, piec kaflowy, zbóż kuchenny. Okna siekierą wszystkie powybijał. Szafę. Wszedł na górę, na strych domu mieszkalnego i bije siekierą dach, przyrobi dziurę siekierą. A babcia poszła do niego i mówi, nie tnij tego, bo to Hadam zazięcie, mówi, to zazięcie tutaj, przecież to nie jego, mówi, to myśmy z mężem to stawiali, ale to nic nie pomogło. Zrobił 17 dziur siekierą, jeszcze jest gdzieś jedna blacha czy dwie. I tego i 46 bagnetem. Co się dało, wrzucili w studnię. Nie, jeszcze. Jak babcia mówi, że nie, żeby nie rąbał, bo to nie jego, że to dach ojna z mężem postawiła, to już zepchnął ze strychu. Złamała rękę, żebra miała złamane i po 2,5 miesiąca po tym zmarła. Co się dało, wrzucił w studnię. Światła elektrycznego nie było, tylko naftowe. Lampa naftowa była. I była, no, że było od Szczebyszyna, mieszkamy około 5 kilometrów. To się tą naftę, nie tak, że trzeba te pół litra, to się szło, tylko to było na zapas. I to była banieczka 10-litrowa. Co, tak jak mówiłem, co się dało wrzucić w studnię, na dodatek brał naftę. Oj, no, chcieli zmusić, żeby ojciec się ujawnił, żeby się zgłosił, ale mówiła matka, że był kilka razy aresztowany przed tym. Znaczy, tylko złapali go tam na noc, tego rano go puścili, ale musiał dobrze dostać, że bał się aresztowania. Ojca nie znaleźli, nie złapali, ale później co jakiś czas, 2-3 razy w tygodniu. Minimum 2, no i raczej nie więcej, jak się w tygodniu mieliśmy odwiedziny. UB z milicją ze Skobieszyna.
ojciec pochodził z tej samej wsi, około kilometra mieszkał. Była przed tym, jeszcze jak był w domu, jeszcze przed ucieczką, wieczerze wigilijne. Szła tam kolejno, tam to brat, siostra i tak tam szła. I później już ojca nie było, matka została w domu sama. Myśmy poszli we trzech na tą wieczerzę wigilijną do strojów. I nie pójdę do domu, tylko do, jeszcze ta figurka stoi, może jakieś 200 metrów od domu. To nas trzymali około 2 godzin. Po wieczerze wigilijnej to kiedy zimy byli nie takie jak dzisiaj, bo dzisiaj są łagodne, a kiedy zimy byli ostre. Mnie przykładał lufę do czoła. Mów skurwysyny i ojciec. Dlatego nie zapomnę nigdy. I tą lufę jeszcze czuję przy czole. I tak się biedny męczył do 20 czerwca 52 roku. Od 13 kwietnia 50 roku do 20 czerwca 52 roku. Matka poniosła jeść. Jak szła z powrotem, przechodzili koło zasadzki, która była założona, to musieli, agenci byli wszędzie, zawsze. Przechodzili koło zasadzki, ale matkę puścili, ojciec się wrócił i musiał wejść na, podobnie na dowódcę zasadzki. Tak mam w dokumentach z IPN-u. I ten oddał jeden strzał, że i ojciec do lasu już nie wrócił, tylko chciał na, do pola odejść. Tak? To było jeszcze wszystko w lesie. I tam była, wszedł w ciąg broni tej pistoletu tego, tej, nie wiem tam czy to PPS-a, czy PM jaki, bo seria. To jeszcze było długo. Po tym drzewie, te drzewa nie grube byli, może grubsze jak palec, może tego nie tak cienkie byli to, bo tam nie było, jakie to byli to sernio, tak jak szła tego, to drzewa byli pościnane. Ojca zabili. W dokumentach IPN-u pisze, że bandyta Hadam wszedł w zasadzkę i został zastrzelony, ale przy zastrzelonym bandycie broni nie znaleziono.